O, dzień dobry. Maju, oto moja skromna fabryka zabawek. Jak widzisz, ja i moje elfy mamy tutaj mnóstwo pracy. Dbamy o to, aby każde dziecko dostało to, o czym marzy. Tak, tak, pracujemy również nad twoim prezentem. Elfy dużo mi o tobie opowiadały. Chwileczkę, gdzieś tu miałem twoje zdjęcie. Już wiem. O, proszę, co za Loki, o! Jesteś z Polski, prawda? Wiem też, że byłaś na wspaniałych wakacjach. Maju, widzę, że masz już 9 lat. Zgadza się? Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Muszę wiedzieć, które dzieci zasłużyły na prezenty, a które muszą nieco mocniej się postarać. Właśnie. A jak z prezentami w zeszłym roku? Podobały się? Zobaczmy, co moje elfy szykują w tym roku. Elfi, przynieś proszę zamówienie. O, dziękuję, Elfi. I już wiem, o czym marzysz na święta. Zobaczmy, co da się z tym zrobić. Na pewno coś wymyślę. Skoro omówiliśmy już prezenty, pora sprawdzić listę grzecznych dzieci. W końcu tylko one zasłużyły na prezenty, zgadza się? Czy znajdę tam również twoje imię? Chodźmy sprawdzić. Już sam nie mogę się doczekać. Coś ci jeszcze po drodze pokażę. O! Ten obrazek jest mi szczególnie bliski. Idziemy dalej. Nasza biblioteka to miejsce wyjątkowe. Nikt nie wie, gdzie ma początek, a gdzie koniec. Każde dziecko ma tu swoją własną księgę, w której zapisany jest calusieńki rok. Zaraz sprawdzimy, co zapisane jest w twojej. Hmm.
Księgo, do dzieła. Brawo! Jesteś na mojej liście grzecznych dzieci. Jestem z ciebie naprawdę dumny. Dobra robota. Ale żeby dostać prezent, musisz starać się przez cały rok. I pamiętaj, bądź zawsze wesoła i uśmiechnięta. Do zobaczenia wkrótce. Wesołych świąt Bożego Narodzenia i radosnego Nowego Roku.